Drużyny połączą siły i pierwszy raz jedna kuchnia będzie obsługiwać całą salę gości. Jest okej, szefie? Super. Dziękuję. Tylko trzy razy szybciej. Dobrze. Zasuwam. Rozmawiajcie czy nie rozmawiajcie? Rozmawiajcie ze sobą, ale odnoście pracy. Cały czas to robimy. O, no już się idzie jak kurza. No, bo to trzeba się, wiesz, wkręcić, nie? Jak to mówi szef, Bartek, dobrze Kamil, ale trzy razy szybciej. Nastroje dopisują i myślę, że dzisiaj się uda. Nie kazaj dosiekiwać, bo suki przecież, no, ale tu trochę te, co tam zostały z dupy, tylko to troszkę. Niemożliwi, nie? Oni się kochają i nienawidzą. Jak papuszki nierozłączki. Ojajo, oj Misiek. My z jajem to jak stare dobre małżeństwo, nawet potrafimy się pokłócić o grubość cebuli. Dary losu! Zobaczymy, jaki was los dzisiaj będzie. To ma być, co będzie. Zdarzenia nie oszukasz. No tak! Spokój, motywacja, żarciki. Dziś można powiedzieć, że prep idzie śpiewająco. Ciekawe, czy dalej też pójdzie tak gładko i radośnie. Baczność! Dzień dobry, kucharze. Dzień dobry, szef. Jak się czujecie? Bardzo wyśmienicie. Jak widzicie, jesteście w jednej kuchni, także ja bym poprosił, żebyśmy zmienili barwy jakoś. Co wy na to? Super, szef. Tak naprawdę kolor nie ma dla mnie znaczenia w momencie, kiedy wiem, że mam silny team. Bardzo się cieszę, że dzisiaj działamy razem, bo razem tworzymy siłę. Jajo, jak ty byś tak dbał o moje talerze, jak dbasz o Agatę, to bym był zadowolony. Dzisiaj będziecie mieli przyjemność być pod nadzorem kapitana, który trochę się zna na tej robocie. Fundatorem Nagrody Głównej w programie jest sponsor, właściciel marki Paklan. Szef postanowił dziś nieźle namieszać w piekielnej kuchni. Dzisiaj będziecie mieli przyjemność być pod nadzorem kapitana, który trochę się zna na tej robocie. I pokażę wam, że się da wydać cały serwis restauracyjny na 7 par rąk. Dziś kapitanem będę ja. Mega mnie to cieszy. Jesteście gotowi? Tak, szef! Piękny! Czy jesteście gotowi otworzyć piekielną kuchnię? Jesteśmy gotowi, tak jak szef, na kuchenną rewolucję! Kochany, ja dzisiaj rewolucję zrobię, ale francuską, jak dzisiaj nie nakarmimy gości. Jesteśmy gotowi. Szykuj gijotynę! Viva la France! Lecz jakby tutaj jeszcze stoisz, otwieraj te drzwi. Tak, szef. Restauracja jest w pełni gotowa na przyjęcie 50 głodnych gości. Ci zajmują miejsca i z nadzieją zerkają w stronę kuchni. Przy jednym ze stolików zasiadają dziś serialowi gliniarze Ewelina Ruk-Gaber i Piotr Brus. Oby czekało ich miłe zaskoczenie, a nie srogie rozczarowanie. Jesteśmy uzbrojeni po zęby. Możemy nakarmić dzisiaj armię. Kiedy goście zajmują miejsca, kapitan Gessler sprawdza przygotowanie kuchni. Czy to jest sernik mój? Tak. Czy zrobiłeś go według dokładnych przepisów? Bardzo dokładnie według przepisów. I zarąbi się wygląda. No, dziękuję bardzo, szef. Julia Petarda. Czy masz bazę do Grasicy już? Nie, dopiero będę wstawiał. To stawiaj ją teraz już bazę. Tak, szef. Szef Mateusz trzyma rękę na pulsie i każdy wie dokładnie, na czym się skupić, co ma robić. Jezu, jak fajnie na was patrzeć, jak się ogarniacie powoli. Oby tak dalej, bo piękny niesie właśnie pierwsze zamówienia. Pierwszy stół, zaczynamy tą walkę. Zaraz będę miał kolejne. Dobra, skupiamy się. Pierwszy szek dzisiejszego serwisu. Mamy tak, grazice raz, dwa razy bliny. Chcę mieć te dania za dokładnie 10 minut. Tak, tak. Teraz tak, główne 3 razy ravioli. To ja myślę, że to jest ten moment, żebyś już powoli się szykował sosem. Tak, szef. Jedziemy. Jakby motywacji było mało, do kuchni zmierza kolejny gość. Karolina Szostak, najbardziej znana dziennikarka sportowa w Polsce, prezenterka telewizji Polsat i Polsat Sport. Hello! Dzień dobry, piękna. No już w różnych miejscach się widywaliśmy. Jak miło ci widzieć. Ale perski, czy? Ale... Pani Karolina Szostak. O Boże, ten look.
ten wzrok, ten uśmiech. Sos mi się zważył. Co byś zjadła? No, liczyłam na twoją rekomendację. Ślimaki? Dobrze, ślimaki. Polecam ci ślimaki, a później polecam ci kaczkę. Czy jesteś Jestem gotowa. I jakby tego jeszcze było mało... To ja bym poprosiła ślimaczki. Dobrze. Kolejne zamówienia od pięknego. Ekipo. Także. Słuchajcie mnie uważnie. Raz tatar, trzy razy bliny, później mamy cztery razy ravioli. Tak. Raz ślimaki i raz grasica, Hubert. Tak, szef. Później będziemy mieli raz risotto i raz magretka. Ślimaki raz rybna, grasica raz. Tak, szef. Dziękuję. Żeby zamówiony przez jeden ze stołów tatar wyszedł szybciej, z pomocą Ani przybyła Agata. Masz dodatki, jedne. I zaraz już na jednego tatara to jest dużo. No to możesz podzielić, no. Odnoszę wrażenie, że pomoc Agaty raczej ma mi zaszkodzić, jak wnieść coś dobrego. To jest na jednego tutaj tak dużo? Czy na tego? To. Ania, dodaj mięsa i zobaczymy, no. Ale na mięsa i będzie za... Ała, i będzie za dużo, to co z tym zrobię? Wolę dać tu, gdzie jest mniej. No to mniej. Tutaj, gdzie jest mniej. Już. Trzy razy bliny. Zobaczcie, ciasto nie jest za zimne. Sprawdź go, inaczej ci nie urośnie. Szef to szef. Budzi respekt. Pokaż. Zredukuj mi go. Bardziej. Sól. Sól. Jest opanowany, jest dokładny, jest precyzyjny, wydaje szybkie i krótkie polecenia. Z dobrym kapitanem fala zamówień nie przygniata kucharzy i przystawki na pierwsze stoły są gotowe. Kto robił sos? Ja. Bardzo dobry, Michał. Dziękuję, szef. Michał, dzisiaj zajebiście koleś, naprawdę. Serwis? Wszystko jak w zegarku. Szef, grasica? Grasica, raz. Ślimaki, Kamil. Tak, już. Dzisiaj po prostu musimy dać radę. Serwis? No w końcu, szefie, jest tak, jak być powinno. Kuchnia! Tak, szef? Kuchnia, chodźcie tutaj. Nie uważacie, że coś jest nie tak? Ja pierdzielę, co znowu jest nie tak? W 23 minuty wydaliśmy już dwa stoły. A, no dobrze, myślałem. Jedziemy. Czy to była pochwała? Szefie, nie wkręcaj, proszę. Ale czy ja tak, panie Matuszu, sama będę? Tak, niestety tak. Wow. Następnym razem pięknie. Usiądę z tobą. Dobrze. Smacznego. Dziękuję. Aga, ile do rybnej? 10 minut, szef. A dlaczego 10 minut? Bo muszę dokończyć tutaj. Ty, to nie jest twoje stanowisko. Dobrze, szef. Ja potrzebuję grasicy wydać i ślimaki, także dawaj. Hubert, ile do grasicy? Ja potrzebuję 5 minut. Dobrze, dobra. Będziesz miała za 5 minut? Tak, szef. Agata chce pomóc, ale tak naprawdę wprowadza tylko chaos. Czy mogę zjeść wszystkie ślimaki, bo są pyszne? O. Dobre. Mhm. Ty widzisz? W 7 tygodni nauczyli się. A na dowód słów szefa kolejne przystawki i dania główne wychodzą z kuchni. Serwis! Jedziemy. Serwis! Ten okrzyk szefa oznacza, że goście będą mieli powody do radości. Agata, zapraszam tutaj. I to by było na tyle sprawnego wydawania dań. Tak? Brakuje ci kwas. Mhm. Nie czujesz? Mała rzecz, ale duży problem. Aga, nie tak? Możesz mi dawać takich rzeczy. Dobrze. Spróbuj. Pracujemy smakiem. Dobrze, szef. A to oznacza, że ani grasica Huberta, ani ślimaki Kamila tym razem nie wyjdą. I to chyba jeszcze nie koniec potknięć. Aga, prosiłem, żebyś mi nie rozwalała ryby. Tak, szef. Błagam cię, skup się. Dobrze. Delikatnie z rybą. Ryba jest najważniejsza w tym daniu. A na stołu Karoliny Szostak aktualnie najważniejsze jest wydanie kaczki, ale Kamil zdaje się mieć z nią problem. Nie no, to już się spaliło, ta kaczka się spaliła. Za ile kaczkę dla Karoliny dostanę? Nie wiem, teraz... Kamil, mówię do ciebie. Przepraszam, szef, już mam taki... Ale robisz tylko kaczkę. Tak. No co, tylko, co nie tylko i aż. To czego nie masz? Dla mnie. Czego nie masz? Trochę wiedziałem, że jak biorę tę kaczkę, to sobie już tam powoli kopię grób. Kamil aktualnie zdaje się nie mieć głowy, więc szef sam bierze się za wydanie kaczki dla Karoliny. Kamil, gdzie jest tak. Pomarańcz piły? Już daję. Ej, Kamil, naprawdę? Masz jedną kaczkę do zrobienia. Nie jedną, tylko 10. Ale jedną cię proszę od 20 minut. I ta jedna, dzięki szefowi, wreszcie jest gotowa. Dziękuję. Och, jaka duża. Wygląda na to, że Agata też gdzieś zostawiła głowę przed wejściem do kuchni. Co lubi ryba? Kwas. Kwas. Daj więcej kwasu. Już drugi raz ci zwracam uwagę. Na szczęście jajo radzi sobie lepiej z ravioli. Tylko czy kaczka na ten sam stół jest gotowa?
Za ile dostanę kaczka? Za 17 minut dopiero. Myślę sobie, oho, no to będzie czopek. To... Wiem, to zmarnowane. Zmarnowane przez ciebie. Tak. Prosiłem was, komunikujcie się, ile czasu macie do jednak dań. Zabieraj to. Niestety, na razie nie zanosi się, żeby pozostali goście mogli też zjeść taką dobrą kaczkę. No i to już znowu się spaliło. Ja pierdolę. Nie, to jest... Tutaj mam patrzeć na sos, tam muszę iść zobaczyć kaczki. W ogóle tutaj już mi się coś pali, tak? I bądź tu mądry. No niestety, ja nie umiem kaczki zrobić. Przepraszam, to jest jakaś konstrukcja. Dawaj. No. Dawaj, ja już ogarnę. To już jest to. Jest to się, zobacz, to się nie nadaje. Ale ktoś nie było nikogo przy tym. No byli, ale też nic nie zrobi. Nikt nic nie pomoże, nikt nic nie widzi. Widzi, że kaczka się jara, ale to nie moje. No. Dobra, to co, czas na widzę od początku. Ile masz tych kaczek? No teraz dwie jeszcze. Za to pozostałe sekcje w kuchni pracują na takich obrotach, że kelnerzy nie nadążają z roznoszeniem dań. Dwa. Jeszcze jednego niosę. No to dalej. Czek. Zabierać. Serwis. Jeszcze jedno. Jakbym miał dzisiaj do wydania milion ravioli, to bym robił sos w wannie, ale bym to wydawał. Serwis. Trzy razy grasica, raz ślimaki. Siódmy serwis, wszystko idzie jak w zegarku. Serwis. Serwis rozbujany, więc czas na zmiany. Czy widzieliście, jak to się robi? Tak, szef. Tak? Godzina, 6 minut, 13 stołów. Robi wrażenie? Tak, szef. Da się to zrobić? Tak, szef. Aga, masz kilka wpadek już dzisiaj. Mhm. Teraz pokaż mi, że się umiesz się zrehabilitować. Dobrze, szef. Jesteś kapitanem. Dobrze. Pięknie. Zapraszam. Rozpykasz to. Agata brawurowo przejmuje kapitanowanie. 5 razy sernik, 2 razy tarta, na już. Kamil, 5 razy kaczka, na już. Czarna, ja mam 5 porcji ravioli. Świetnie, wszystko na już. Ja już więcej nie mam. To trzeba dorabiać. Ale przecież ravioli same się nie dorobią. Chodź. Tak? Aga. Tak? Tu masz farsz. Tak. Tu masz ciasto. Dobrze, lepiej. Teraz wyznacz osobę, która zrobi ravioli. Tak. I za nią odpowiadasz głową. Dobrze, szef. Trzeba to szybko naklepać. Jajo, idziesz ciśniesz nowe, ja tu pilnuję. Tylko jak jajo ma robić ravioli w tym bałaganie? Tu jest pomarańcza? Ej! Czy nie ma? On traci teraz czas przez to, że ktoś robi tutaj bałagan. Każdy z was ma swoje stanowisko. Aga, tak, szef? Nie ja mam krzyczeć, tylko ty. Wiem, szef. No to dlaczego to ja krzyczę w takim razie? Dawaj, ja nic nie słyszę. Ty dobrze, kieruj szef. Ludźmi, błagam dobrze, cię. Szef. O, szef nie ma litości, ale ma rację. Potrzebuję na już sernik, tartę, dwa razy tarta, dwa razy sernik. Dobrze, szef. Dziękuję. Julka, desery jedziesz dalej, tak? Dwa razy tarta. Tak. Agacie trochę brakuje dzisiaj charyzmy, którą zazwyczaj miewa. Nadal czekam na magre i tak. Ravioli. Magre i ravioli. Tak. Ile czasu? Za chwilę mi szlak 4 trafi. Minuty, szef. Dziękuję. Musimy nadgonić czas, żeby wydać kaczkę. Kaczka, jeszcze chwilkę. Mamy dwie minuty na to, okej? Okay? Już, ale dwie to minuty na dwie kaczki. Się zleje. To co proponujesz? Ona już leżała dość długo. Jak zwykle zostaje ze wszystkim sama. Jak te dwie kaczki? Idą jeszcze chwilę. Mamy 30 zagata, ja tego nie wyczaruję. Kiedy Ania szuka rozwiązania, Julia wyczarowuje desery. Julka, dobra robota. Dziękuję, szef. Tego samego niestety nie można powiedzieć o kaczce. Zdaje się, że Ania, działając pod presją, coś zepsuła. Co mi masakrujesz tą kaczkę znowu? No bo ona jeszcze nie była gotowa. No to jak jest niegotowa, co się robi? Włączyłam ją pod salamander. No ale zobacz, co zrobiłaś. Chodź ze mną. Ania jest dzisiaj trochę zagubiona. Niby wie, co ma robić, a tak naprawdę nie wie. Nie możesz mi odwalać takie gówno, proszę cię! Po prostu taki nie mnie proszę o pomoc, to nie pomagam. W momencie, kiedy ja jej potrzebuję, to mi nikt nie pomaga. Kto taki? Każdy. Chodź. Agata jeszcze mnie ciśnie, już. Chodź. Zobaczysz, jak ja was pocisnę. Czuję presję ze strony Agaty i wiem, że ta presja może nas zgubić i znowu zatrzymać serwis. Nie pozwolę na to. Słuchajcie, wytłumaczcie mi, dlaczego Ania nie ma żadnej pomocy z waszej strony. Nikt ją nie wspiera. O Boże. Czy wy możecie liczyć na Anię? Zawsze. Tak, zawsze. To dlaczego ona nie może liczyć na was? Sorry, przepraszam, Ania. Kapitan nią ciśnie, nikt jej nie pomaga. To co się u was dzieje teraz? Agata, ogarnij ten zespół. Dobrze, szef.
Kapitan Agata próbuje naprawić sytuację z Anią. Poszły na chwilę do pieca teraz jeszcze raz, tak? Ile one potrzebują? Agata, ja nie jestem wróżką, ja tego nie wyczarowuję. Ale to też nie jest twoje danie, tylko Kamila. No dobrze, ale mimo wszystko, jesteś kapitanem, to postaraj się razem z nami znaleźć jakieś rozwiązanie. Jasne, oczywiście. Ale ja potrzebuję, Agata, ale to się nie da. Dobrze, przepraszam. Ravioli czeka, na kaczkę poczeka. Jest okej, dobrze? Wydaje mi się, że jest troszeczkę za późno na przeprosiny. Tym bardziej, kiedy wiem, że są nieszczere. Nie przejmuj się, Ania, jesteś dobrą atrocją dla wszystkich, wszystkim pomagasz, tłumaczysz, ale potrzebujesz pomocy, to wszyscy się mają Ale Ani... No, będzie czas na to, a mi się to zbiera. No. Dzisiaj wyjątkowo czuję, że wszyscy tylko biorą, a nikt nie potrafi dać nic w zamian. Ania, wszystko wiuszki. Chcesz wody? Nie, nie chcę wody. Chcę po prostu to wydać i chcę stąd iść. To jakby co to krzycz do mnie. Krzycz jajo to, jajo tamto. Ja przyjdę i ci pomogę. Istnieje szansa, że krzyczeć na jajo będzie za chwilę szef. Jajo, co się stało? Ktoś ma rączki teraz? Dlaczego ty zawsze tak nie pracujesz? Umiesz? Gościu, jestem z ciebie dumny dzisiaj. Dawaj, jedziesz. Tak pracować powinna też Agata, żeby wydobyć zespół z tak zwanej tabaki, czyli z natężenia zamówień, z którym nie radzi sobie kuchnia. Raz i raz to już poszło. Poszło? Gdzie? Tak, tutaj było risotto. Bo szef zaserwował przecież. Zdaje się jednak, że rzekomo wydane risotto wciąż jest w kuchni. Aga! Tak? Co to jest? Mój obiad późniejszy, szef. Nie, ale co to jest? Bo to mi mówisz, że ja już wydałem risotto. Ja ci mówię na pewno? Tak. Naprawdę słabe zagranie. Daj mi tą opaskę. Aga, no. Agata, jako kapitan, to bardzo słabiutko dzisiaj. Bardzo, bardzo. W 30 minut z ogarniętej kuchni zrobiliście mi tabakę stulecia. Prosiłem cię o 3 czeki do wydania natychmiast. Tak czy nie? Tak, szef. Jeszcze mi wcisnąłeś kit, że już część wydałem. Przepraszam, szef, pomyliłam się. Idź odpocznij. Ja sobie poradzę. Koniec gotowania na dziś. Dziękuję, dobranoc. Agata prawie mi zatopiła ten statek, aby ten statek się nie zmienił w łódź podwodną. Czy to jest zrozumiałe dla was? Tak, szef. Jajo, świetnie dzisiaj zacząłeś, masz tak skończyć. Tak, szef. Zarządzaj i jestem na listwie i patrzę na ciebie. Tak, szef. Aha, no to ja, no to okej. Okej. Jajo bez zwłoki przejmuje stery. To teraz dajemy 2 kaki, 2 ravioli. Raz, dajemy. Wiem, że będzie dobrze potrafił rozplanować naszą pracę. 2 razy risotto i 2 razy ravioli. Bum! I już po chwili pierwsze dania główne lądują na wydawcę. Ekstra. Za ile dostanę te ravioli? Już przekładamy. Dosłownie 30 Jajo. Sekund. 30 sekund i będzie. Zaraz ci powiem dalej. Pach, pach i gotowe. I tak do końca. Mamy jeszcze 7 czeków. Jeszcze dobra, sufla. Skupienie teraz. Oddech, ja czytam bon, tak? Tak jest. Pięknie. Sytuacja w kuchni wydaje się opanowana, więc szef może złapać chwilę oddechu. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie, za miłe spotkanie. Kiedy się widzimy? Tak, kochani. Dziękuję wam bardzo za pyszne ślimaki, naprawdę jestem pod wrażeniem. Trzymam kciuki, widzę jak się staracie, nie poddawajcie się. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, dziękuję. I teraz synchronizacja, podajemy wszystkie bony na raz. Dobra. Na raz. Wszystko na raz. I kakę wydaje Misiek, ty risotto, ja ravioli. Reszta pomaga składać. Ty pomagasz jemu, tak. Ania pomagasz mi. No brawo, Jajo. To będzie jak lądowanie w Normandii. Rasa porządnie. Mamy 25 minut, żeby wydać wszystko. I my to damy. Ja wiem. A jak nie dacie, to ja wam dam. No, popalić. To prawda. Szef tymczasem dostał wezwanie na salę do gliniarzy. Zrezygnowaliśmy z mandatu. No, doszliśmy do wniosku, że pakujemy cię na 4-8. Tak, i gotujesz nam na komendzie. Co ty na to? Jestem za, ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Jak mnie weźmiecie, to bierzecie cały mój zespół razem. Bierzemy, na każdego znajdziemy tak. Hata. Bo ja nie zostawię swojego zespołu. Słuchaj, ona cały czas ma w głowie te ślimaki. Tak. Jajo ogarnia kuchnię do wydania ostatnich 6 czeków. Skupcie się, bo nie możemy popełnić błędu, tak? Jak w Normandii. Linia mety jest już coraz bliżej. 3 kaczki potrzebuję na pasie. Cóż, już. 3 kaki na pas. Fala zamówień wychodzi z kuchni. Serwis. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z planem. To nie wydam.
To wydam. Zobaczcie, tu jest cały brudny talerz. Dobra, ja przyniosłem talerze. Czternastka, jedziesz. No miałem lekkiego stresa, bo wiadomo, jakbym tego nie wydał, to... Raz kaczka, na już. Dawać kaczkę. Ej, trzy osoby będą to robili? Dawaj, szybko. Po chwili błędy naprawione, talerze wytarte i... Dwa razy kaczka, dwa razy rower. Serwis. Ostatnie dania główne wędrują do gości. Jajo, zostało nam do wydania cztery tarty i jesteśmy po serwisie. Uśmiechy widać nie tylko na sali, ale i w kuchni. Zobaczymy. Co, to nie można już? Nie, to szkoda. Jedna kaczka, jedziemy. Nie. Żartuję. O, teraz może. Dawaj. O, na szczęście to był jeden z tych zabawnych żartów szefa. No dobra, to się udało. No, ten żart się udał. Dobry żart deseru wart. Serwis! No jest to naprawdę chwila chwały. Ogromna, ogromna dla nas radość. W dwóch słowach. Dobra robota. Idźcie do siatni odpocząć. Za chwilę się zobaczymy na ocenie serwisu. Także. Także. No zmykajcie mi stąd. Piękna sprawa.